A więc w czerwonym narożniku nieposkromiony zwierz Daniel Magikal Zwierzyński! W narożniku niebieskim Adrian Polak Polański! Dobra forma Polańskiego. Przypominamy, że to walka w formule bokserskiej. Oh my god! Weszła nowa ring girl. Kto to tam wszedł? No nie. Czyżby to był Stifler? Nie chcę tego oglądać. Niech oni już zaczną się bić. Oślepłem, proszę państwa, oślepłem. Polak stara się grać rozluźnionego. Magikal Zwierzyński wygląda na podenerwowanego. Nie wiadomo, co tutaj będzie się działo. Nikt tego nie wie. Oboje zawodnicy się nie darzą sympatią. Od początku się mocno wyzywali. Mają stare konflikty, stare złe dzieje. Runda pierwsza! I zaczyna się ta szermierka napięści, bo to będzie pojedynek czysto bokserski. Miejmy w nadzieję, że będzie to czysty pojedynek, a nie cepeliada. Za szczelną gardą schowany Magikal. Czeka, czeka. No tutaj brakuje techniki. U Polaka nie widać żadnej techniki. Ale przyznasz, że troszkę więcej niż u Zwierzyńskiego. No troszkę tak. Podryguje na tych nóżkach jak sprężynka, ale ciosów nie ma. Nie ma skrętów przy każdym ciosie, nie ma skrętu tułowia. I mamy posadzenie. No i... Mamy pierwszy mały knockdown, ale knockdown. Wydaje mi się, że to było potknięcie, małe potknięcie Polaka. Potknięcie czy nie potknięcie, rękawica doszła do głowy, także mamy prawo to zaliczyć do knockdownu. Czyżby mała zmiana rozkładu sił? Zwierzyński zmienił pozycję na odwrotną. On chyba sam nie wie, jaką pozycję przybrać. Zastanawiam się, czy Magikal wypił jakiś kociołek przed walką? Czy może jakiś sok z gumy jagód? No, bo sapie dosyć ciężko. Ale to jest dobra strategia Polaka. Piotr Polak robi piruety. Chyba mu się na razie pomyliły sporty. Ale ucieka. Boi się wejść w ostrą wymianę. Tak, stara się troszkę punktować z dystansu. I widać, że to troszkę boli Zwierzyńskiego. To go troszkę boli. Boli go też brak tlenu, jaki teraz właśnie wykazał. Oparł się o uda, aż oparł się o uda, a to jeszcze jest oznaka. Chyba zła oznaka. To był... Opieranie się o swoje własne uda nigdy nie wróży nic dobrego. O, już jest ciężko tam będzie tlenowo. No teraz myślę, że już będzie... Koniec... jeszcze... Koniec pierwszej rundy. Myślę, że Adrian Polak już wie, jak kontynuować ten pojedynek. Już wie, jaką strategię obrać na rundę drugą. Natomiast czy Daniel Magikal łapie się, orientuje się w tym wszystkim? Nie wiem, nie jestem pewien. Przypominam, że ta walka trwa 2 minuty, także jest krócej. Chłopaki naprawdę już mają ciężko tlenowo. Nie no, co tu się dzieje? Jeszcze jedno takie wyjście i naprawdę nie będę w stanie komentować. Oślepnę na dobre. Mamy tutaj po prostu nowe stanowisko. Były ring girl, teraz mamy bling boy. Adrian Polak w narożniku dostaje solidną dawkę motywacji. Magikal dostaje solidną dawkę powietrza idącą spod białego ręcznika. Biały ręcznik jakby gotowy do rzutu. Oby tak to się nie skończyło. Polak nadal pewny siebie, mimo że też no, ma problemy z oddechem. Obaj mają problemy z oddechem. No, całą siłę wkłada w ciosy swoje Magikal. To może go dużo tlenu kosztować. Chyba liczy na mocne trafienie i knockout. Tak, ale przez to się odsłania. Jeżeli Polak wykorzysta
tą dziurę w gardzie Magicala, to może być źle z Magicalem. A teraz weszło na tułów, konkretnie weszło na tułów. Magical to poczuł, widać po nim. Poczuł, jest przykurczony. Próbuje to przełamać. Walczy dalej. Oj, absolutny brak powietrza w tym momencie w płucach Daniela Magicala Zwierzyńskiego. Czy Polak to wykorzysta? Musi to wykorzystać. Jeżeli nie był w stanie skończyć tego pojedynku w pierwszej rundzie. Podpiera się Magical, podpiera się o własne kolana. Jest już wykończony tlenowo. Było trafienie na szczękę. Przerwa. Liczenie. Czy Magical jest liczony? Czy będzie w stanie kontynuować pojedynek? Musi się wyprostować, musi zgłosić gotowość do walki, bo inaczej sędzia go nie dopuści. Ale on nie jest gotowy, on patrzy w ziemię. Nie, to już jest walka z własną psychiką. Ale podjął walkę. Piotr Polak robi nieznane nam piruety. Nie wiem, z jakiej dziedziny sportu. No, w każdym bądź razie ogromna przewaga. No, ogromna jak ogromna. W każdym razie przewaga Polaka. Skutecznie go punktuje, tak, teraz. Skutecznie punktuje Magicala. On chce skończyć ten pojedynek przed czasem. Chce wykorzystać to, że Magical jest totalnie spompowany. Ale nie wiem, czemu niepotrzebnie teraz odchodzi od rywala Polak. Tak, tak, powinien zastosować pressing. I za ciosem. Mógłby to skończyć. Nawet odbieranie presji też odbiera oddech i to w szalonym tempie, więc jakąkolwiek strategię przyjmie teraz Polak, to będzie to dobra strategia. Mamy tutaj coś w rodzaju reanimacji Magicala Zwierzyńskiego. On już nie potrzebuje motywacji psychicznej. Narożnik mu jeszcze daje ostatnie rady. Ja myślę, że jednak do niego już nie docierają żadne słowa. On już walczy o przetrwanie na nogach. Walczy o to, żeby ustał o własnych siłach. On już ciężko może ustać w tym narożniku. To może być jego koniec. Ale zobaczmy, Adrian Polak, przepraszam, usiadł w swoim narożniku. Też jest mocno zmęczony. Dla przypomnienia, jest to pojedynek bokserski, to nie jest MMA. To jest boks. Elegancki sport, szermierka na pięści. Różnica jest też między rękawicami. W MMA używamy mniejszych rękawic, więc ciosy też są silniejsze. Mocniej czuć te ciosy. W dużych rękawicach jest większa amortyzacja. Ale też można sobie zrobić krzywdę. Oj, został trafiony. Zwierzyński dostał na szczękę. Tył głowy chyba chciał pokazać, do tyłu na pewno nie doszło. To nie był tył głowy, to była wyraźnie szczęka pod uchem, a te ciosy pod ucho potrafią siać spustoszenie, nie tylko w psychice, ale też po prostu. A już nie ma siły, podpiera znowu się o kolana, ale kończ walczy do to, końca. Kończ waść, wstydu oszczędź, Polak powinien to skończyć elegancko, tak jak eleganckim sportem jest boks. No chce jednak, walczy ze sobą, chce pokazać charakter Magical. Mimo braku umiejętności chce pokazać to serce. Widać, że ciało odmawia posłuszeństwa. I jeszcze jeden na łuk brwiowy. Prawy łuk brwiowy Magicala spotkał się z błękitną, turkusową pięścią Adriana Polaka. Jaki będzie tego finał? Czy będą deski? Czy będzie knockout? No siły. Polak zgłasza pretensje. Polak zgłosił kolano, ale sędzia nie zgadza się z tymi pretensjami. Walka będzie kontynuowana. No nie może się tak zachowywać. Odwrócił się, Magical się odwrócił plecami. No nie to, można to jest tak dyskwalifikacja. To jest dla mnie dyskwalifikacja. Tu powinno być przerwanie walki. Jest liczenie,
ale powinna być dyska jak nic. Amen. Będzie wyliczony do końca. Wykazaliście, panowie, chęć do walki, to walczcie do końca. Polak też korzysta z tej przerwy, ale za chwilę też dostanie punkty ujemne. No i ruszyli, ruszyli. Jednego i drugiego. Myślę, że cios już nic nie waży. Tak, to już są czyste punkty. Oni idą tylko na punkty. A w punktach wygrywa turkusowa rękawica Adriana Polaka. Jeden cios tam doszedł. Ale ponieważ był bardzo słaby, nie zrobił większego wrażenia. Oj, no i teraz i tutaj dostał kolejne ucho Magikala. Może się to jeszcze skończyć nokautem, jak go parę razy trafi. I myślę, że się skończy nokautem technicznym. Po prostu Daniel Magikal nie będzie w stanie kontynuować Magikal walki. Magikal już ledwo swoje... Oj, co tam to za kolano? Koniec walki. To powinna być dyskwalifikacja absolutna. Się to jest pojedynek bokserski. Nie wolno używać kopnięć żadnych. Magikal przewraca się. Koniec. Koniec walki i to koniec w bardzo słabym stylu. Magikal nie jest w stanie się podnieść. Myślę, że nie będzie w stanie się podnieść i wyjść o własnych siłach. Będzie potrzebna pomoc. Jest absolutnie wykończony. Mimo, że to były rundy dwuminutowe, to dały absolutnie popalić Magikalowi. Jednak treningi z kielichem w ręku nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. A raczej przyniosły bardzo oczekiwane. Ze sportem nic wspólnego nie miał ten pojedynek. Bardzo kiepsko to wyglądało. Ale mimo wszystko nadal złośliwości złośliwościami, ale trzeba wspomnieć tutaj słowa Dawida Ozdoby, który stwierdził, że samo wyjście do ringu, oktagonu w formule zawodowej jest już powodem do oddania szacunku. Dokładnie. Szacunek się należy za odwagę, za wyjście. No zrobili to, wyszli, zawalczyli. Nie będzie tego dobrze wspominał Daniel Magikal. A i komentatorzy wszelcy YouTube'owi też nie będą tego dobrze wspominać. Nawet jego widzowie nie będą tego dobrze wspominać. Moi drodzy, jednogłośną decyzją sędziów 30-25 tą walkę wygrywa Adrian Polański! Podparł się o sędziego, już naprawdę tam kiepsko z ustaniem przy werdykcie. Ale proszę bardzo, jednak ten szacunek został okazany. No chociaż tyle dobrego z tego zdarzenia. Tak jest. Ja nawet Danielowi Zwierzyńskiemu troszeczkę współczuję, bo wiem, jak to jest prawie umrzeć po walce. To jest bardzo niemiłe uczucie. Mimo różnic, które ich dzielą, potrafią docenić starania drugiej osoby. No, to jest, myślę, warte wielkich braw. Chciałbym też pogratulować Stephenowi odwagi, bo to było jego wyzwanie. Dlatego słuchajcie, wyzwani rządzą! Jeżeli jeszcze nie subujecie naszego kanału na YouTubie, to zapraszam. I też ogromne gratulacje dla chłopaków. Tutaj naprawdę Daniel pokazał niesamowity charakter. Tak samo Adrian. Wytrzymali do końca, to była mocna walka. Myślę, że nie spodziewaliście się tego, że Daniel wytrzyma do końca. Daniel, oddaję ci mikrofon. Słuchajcie, trzy rundy. Trzy tygodnie treningu. Super. Kocham was wszystkich. Tato, pozdrawiam cię. Mama, Gosia, Jaca, Sonia, pozdro. Słuchajcie, w trzy tygodnie i trzy rundy wytrzymałem. 8 kilo prawie schudłem. Trenuję. Super, ja się bardzo cieszę. Myślałem, że Polak w 30 sekund skończy, a tu 3 minuty. Gratulacje, Adrian. Dziękuję wszystkim widzom moim, mojej dziewczynie, bratu. Dzisiaj after! Kociołek! No i tak, widać jednak, że ten sport, moi drodzy, nie wyciągnął go ze Daniel swojego Magikal alkoholizmu. Wygrała, ja już wiem, co on powie, więc oddam mu mikrofon. Ale troszkę przed twarzą. Wyzywam cię na pewno pokazał charakter. Na drugiej gali, YouTube Shore, żartowałem.
Fame MMA! Mam nadzieję, że nie skurzysz. Przyjeżdżałeś do mnie 4 lata. Ja przyjadę do ciebie. Adrianowi nie dałem rady, ale ciebie zabiję. MMA wtedy może być. Dziękuję, pozdrawiam. Daniel, Daniel, chodź tu, jeszcze ostatnie pytanie, muszę to zadać. Tu, proszę do kamery, elegancko, tutaj stań, może się. Powiedz mi, co tam było z tym kolanem na końcu? 3 tygodnie boksu się nie nauczę. Po prostu się obudnik mały we mnie włączał już. Dlatego kolejna gala MMA. Wielkie brawa, Daniel Magical! Wytrzymał 3 rundy, pokonał sam siebie, nie dał rady Adrianowi Polakowi. Chodź Adrian, teraz pogadamy z tobą raz jeszcze. Daniel Magical, wielkie brawa. Adrian, dobra robota, powiedz mi, muszę zadać to pytanie, to jest pytanie trudne, ale też od takich nie stronimy. Czy utrudniało ci życie no to, że publiczność była jednak mocno za Danielem? Słuchaj, no... Daniel ma dosyć większą publiczność ode mnie i nieważne, czy miałbym ich dużo, tych wrogów, czy mniej, on zawsze będzie miał więcej tych fanów, no bo ma jednak większą popularność niż ja. Powiem tak, ale jeżeli chodzi o betowanie, czyli w grę wchodziły pieniądze, to wszyscy raczej na mnie obstawiali, bo było 80% na mnie. Chciałem tutaj powiedzieć, że bardzo gratuluję Danielowi za przygotowanie do tej walki. Powiem teraz szczerze tu przy wszystkich, że zaskoczył mnie i jestem bardzo, naprawdę bardzo zaskoczony tego po tym, co pokazał po dzisiejszej walce. Także wielkie brawa dla Daniela. Halo, brawa dla Daniela, halo! Chciałem bardzo podziękować mojemu całemu teamowi, który mnie wspiera. Połowa jest tam na scenie, połowa jest pod sceną. Dziękuję wam chłopaki, dzięki wam dziewczyny, gdyby nie wy, podejrzewam, że psychicznie byłoby ze mną gorzej. Bardzo chciałem serdecznie pozdrowić moją mamę, mamusiu, jeżeli to oglądasz, kocham cię bardzo serdecznie i jak wrócę do domu, to ci uściskam. Chciałem również podziękować wszystkim organizatorom za zaproszenie mnie tutaj. Co mogę dalej powiedzieć? Lecę dzisiaj w melanż. Elegancko, ale zanim polecisz w melanż, ostatnie pytanie. Znamy już plany Daniela, znamy już pomysły Daniela na kolejną walkę. Adrian, zwyciężyłeś, myślę, że możesz teraz wybrać kolejnego przeciwnika. Kim byłby twój kolejny przeciwnik wymarzony? Bystrzak, bydlaku, pokaż się tutaj. Na następnej gali Fame MMA. Rozjebie cię. A więc poszło wyzwanie. Mamy kolejne 2 potencjalne walki. Raz jeszcze Daniel Magical, Adrian Polak. Wielkie brawa. Pierwsza walka wieczoru za nami.